Dzień dobry, witajcie. To miał być zupełnie inny wstęp, ale tak się składa, że obudziliśmy się dzisiaj w Europie, w której właściwie tuż za naszą granicą toczy się wojna. No i nagle mój plan o tym, żeby wam opowiedzieć o premierze mojej książki, zachęcić was do jej zakupu w ramach preorderu, żeby ekscytować się tym, że jestem jedną z ekspertek w klubie Ograniczam się. Nagle to wszystko stało się jakieś zupełnie absurdalne wobec tego, co dzieje się na wschodniej granicy. No i prawdopodobnie mówię do was z takiego miejsca szoku, niedowierzania, bezsilności, w której postanowiłam, że żeby nie zwariować, będę po prostu trzymać się harmonogramu publikacji kolejnych odcinków. Dlatego teraz zapraszam was na rozmowę z Kasią Wągrowską. To jest rozmowa, którą nagrałyśmy wcześniej, dlatego jesteśmy dużo radośniejsze i weselsze niż dzisiaj. Rozmawiamy na temat zasad zero waste i o takiej wartości życia bez nadmiaru, bez marnowania, z jakąś większą troską. Myślę, że to jest coś, co nie traci na aktualności nawet dzisiaj. Chciałam też się dołączyć do apelu Marty Niedźwieckiej o tym, że jeśli mamy do wyboru oglądanie kolejnych wiadomości albo bycie miłym dla przybyszy ze wschodu, to wybierzmy to drugie. Mam nadzieję, że tym razem zdamy egzamin jako empatyczni, otwarci ludzie i no i będziemy wszyscy wspierać Ukrainę. Zapraszam was na tą rozmowę. Kolejny odcinek podcastu i kolejna rozmowa przed nami. I dzisiaj jest ze mną Kasia Wągrowska, którą myślę, że wielu z was kojarzy z hasła od nadmiaru do umiaru i z inicjatywy czy z grupy facebookowej, instagramowej Ograniczam się. No i dzisiaj z Kasią porozmawiamy o tej drodze od nadmiaru do umiaru, ale najpierw zapytamy Kasię, jak się ma i co tam robi teraz. Cześć Kasiu. No cześć, cześć Kasiu. No ja się miewam dobrze, dziękuję. Natomiast jestem w trakcie remontowania mojego domu, ja to tak nazywam, z recyklingu, bo kupiliśmy dom z drugiej ręki i teraz remontujemy go w całości, mieszkając w nim jednocześnie. Więc wyobraź sobie. Najlepiej. Tak, jak codziennie rano otrzepuję najpierw kurz ze wszystkich ubrań, sprawdzam, czy te włosy są sztywne od gipsu, który na mnie spadł, czy może od czegoś tam jeszcze innego, jakichś, nie wiem, naturalnych może moich glinek. Tak, no, także staram się po prostu jakoś przetrwać ten okres i wejść w tą nadchodzącą powoli już, mam nadzieję, wiosnę z pozytywnym nastawieniem mimo wszystko. Tak, ja bardzo, bardzo czekam na ten rozkwit zieleni, żeby nam się jakoś zrobiło trochę słoneczniej w sercach i cieplej. No i dzisiaj pogadamy trochę o tej drodze. Mam nadzieję, że ona nie będzie taką przestrogą, nie zbuduje w słuchaczkach i w słuchaczach takiego poczucia, że w tym ograniczaniu się jest dużo jakiegoś takiego, nie wiem, masochizmu albo udręki, tylko przekonamy do tej nowej ścieżki te osoby, które dopatrują się tutaj jednak jakichś pozytywnych efektów, a tych takich nieprzekonanych damy im trochę światełka i nadziei, że nie jest to takie straszne, jak się wydaje. No i Kasia, na początku bym chciała, żebyś powiedziała, jak to się w ogóle u ciebie zaczęło, no bo teraz robisz bardzo dużo rzeczy i jesteś rozpoznawana i w sieci i nie tylko, ale opowiedz trochę o tej drodze, tak żebyśmy sobie zarysowali tą twoją ścieżkę.
Ja myślę, że to się wszystko zaczęło od jakiegoś mojego poczucia buntu i wkurzenia na to, co zaczęłam obserwować wokół siebie i z czego zaczęłam zdawać sobie sprawę. I myślę, że sporo takich inicjatyw, akcji, jakichś takich, nie wiem, działań aktywistycznych właśnie z tego buntu się rodzi. W 2015 roku byłam w ciąży z moją drugą córką Adą, znaczy z drugim dzieckiem, tak, z Adą. I pamiętam te momenty, gdy siedziałam w ciąży, już wiesz, na tych ostatnich nogach, nie mając już siły na nic więcej, jak tylko na oglądanie telewizji czy scrollowanie internetu. I docierały do mnie wówczas te informacje o tym, że muszę coraz więcej rzeczy kupić, żeby to moje dziecko zadowolić, żeby ono było szczęśliwe. A ja już wtedy jako rodzic wiedziałam, że żadne gadżety temu dziecku szczęścia nie dadzą, tylko ten rodzic, który będzie czuły i ciepły. Pożywienie, dobre, wygodne łóżeczko, czy nie wiem, po prostu zestaw pieluch, które po prostu masz przygotowanych już do tego noworodka. I strasznie mnie to wkurzyło, że jako rodzic pierwszego dziecka pewnie byłabym w stanie wejść w te wszystkie komunikaty, które do mnie trafiały i nakupować gadżetów, które potem się okazują na przykład zbędne, bo byłam w takim miejscu, bo kilka lat wcześniej właśnie tak robiłam, mając to poczucie, że no, jak dziecku nie kupisz, no, jemu nie zapewnisz temu tych najlepszych warunków, to nie stać cię, jak cię może być nie stać na coś, co wiesz, z czego może korzystać twój bąbelek. Tak, skarb. Tak, twój skarb. I to poczucie winy jest jednak wywoływane w młodych rodzicach, czy rodzicach właśnie tych dzieci, które dopiero co mają się narodzić jako pierwsze, bo już właśnie tych każdych kolejnych myślę, że nie tak bardzo, bo my jako rodzice już doskonale wiemy, że właśnie to jest jednak wielka ściema i to jest granie na tych najbardziej podstawowych rodzicielskich uczuciach. Więc siedząc tak wtedy przed tym internetem i oglądając te wszystkie reklamy, które mi się automatycznie podpowiadały, bo wiadomo, Google wie, Facebook wie, mimo że wcale nie musisz się tym za bardzo chwalić, ale historia twojej przeglądarki mówi wszystko. Ja poczułam wtedy, że takich rodziców jak ja są miliony w tym samym momencie, siedzących na tej kanapie i próbujących w jakiś tam sposób, nie wiem, dobry, świadomy żyć, a nie zawsze im to wychodzi, bo no właśnie te instynkty w obliczu komunikatów reklamowych działają jednak trochę inaczej. No i wtedy zaczęłam pisać bloga. Wtedy właśnie zaczęłam pisać bloga, ograniczam się, mając to poczucie właśnie, że wciska nam się taki przymus kupowania. I tu już nawet nie chodziło mi o to, żeby jakoś nie wiadomo ile oszczędzić pieniędzy na tym, żeby na przykład nie kupować, tylko raczej o to, że poczułam takie duże zmęczenie nadmiarem przedmiotów, którymi się otaczałam, albo tego potencjału nadmiaru przedmiotów, który mógłby się u mnie pojawić. Wtedy fascynowałam się minimalizmem, starałam się odnaleźć w tym ruchu coś dla siebie. Nie uważam się za typową minimalistkę, nie mam tam, wiesz, 100 rzeczy i w zasadzie to koniec, tylko mam ich na pewno trochę więcej. Ale bardzo dużo zaczerpnęłam z tego ruchu i z tego, że właśnie gdy mam mniej, gdy się jednak ograniczam w tych zapędach zakupowych, mogę odkryć potencjał do robienia czegoś więcej, czegoś innego niż po prostu kupowania i otaczania się przedmiotami, potem dbania o nie. A potem z tego ograniczania się wzięła się ta dalsza część mojej historii, czyli właśnie ta kontynuacja w postaci zainteresowania ruchem zero waste, czyli tym, żeby sprawiać, żeby ten nasz ślad odpadowy był jak najmniejszy. Co za tym idzie, być może również ślad środowiskowy, chociaż to już jest taka, powiedzmy, szersza definicja. Dlaczego? Dlatego, że gdy pozbywałam się nadmiarów, nagle się okazywało, że ten mój nadmiar, te rzeczy, z których ja już nie korzystam, one stanowią pewnego rodzaju obciążenie dla środowiska jednak, bo muszę w pewnym momencie podjąć decyzję, czy mam tą rzecz wyrzucić, a może dobrze było komuś oddać, a może przerobić i jeszcze jednak wykorzystać. I miałam bardzo duże wyrzuty sumienia, że właśnie aż tyle rzeczy nagle okazuje się jednak mi niepotrzebnych i aż tyle rzeczy z takiej łatwości mogłabym wyrzucić do kosza i mnóstwo innych ludzi właśnie w ten sposób na świecie też robi, a to właśnie przez to, że
no właśnie, podejmujemy tych takich nieprzemyślanych decyzji zakupowych coraz więcej i więcej, nie? I coraz więcej tych rzeczy potem nagle się okazuje nam nieprzydatnych. Więc tutaj ja czułam, że minimalizm nie daje mi odpowiedzi na to, co dalej zrobić z tymi rzeczami, których ja już nie potrzebuję, bo wszyscy ewangeliści minimalizmu raczej mówili o tym, żeby po prostu mieć mniej, a jeżeli masz za dużo, to się tego pozbądź i tyle, a w jaki sposób się pozbędziesz, to jest twoja broszka, nie nasza. A te zasady, które gdzieś tam potem poznałam, postępowania z rzeczami, do których się odnosi właśnie idea życia zero waste, jednak pozwoliły mi to trochę bardziej uporządkować i postępować z rzeczami bardziej odpowiedzialnie. Mhm. Super, że mówisz o tym minimalizmie w tym kontekście, bo to jest coś, taki kawałek filmów, na przykład dokumentów, który przedstawia takie wielkie rewolucje, który mnie zawsze najbardziej bolał, czyli nagle to miał być ten fajny kawałek opowieści, kiedy ludzie, wiesz, sortują te swoje rzeczy i nagle pojawiają się kolejne worki i wszyscy się ekscytują, a ja myślę, Boże, ile tego jest, tak? To znaczy my tak naprawdę wtedy trochę przenosimy śmieci z domu do innego miejsca i wydaje nam się, że problem znika. I tak samo ja też już mam dzisiaj taką niezgodę na to, żeby mówić czy hołdować takiej zasadzie recyklingu, czy w ogóle segregacji śmieci jako najbardziej w ogóle odpowiedzialnemu zachowaniu. Jakby dzisiaj sortowanie śmieci, nawet super precyzyjne i dokładne, to jest naprawdę za mało, bo problemem jest ilość śmieci, a nie samo tylko to, czy my je perfekcyjnie przesortujemy. Oczywiście, że to jest zawsze lepsze, bo mają szansę wrócić gdzieś tam do nas w tym obiegu zamkniętym, ale wiemy, że nie jesteśmy w stanie przesortować i zrecyklingować, odnowić, odzyskać surowców ze wszystkiego, co posortujemy, więc bardzo mi się podoba ta twoja refleksja. No i ja bym teraz chciała, żebyśmy się pochyliły nad tą ideą zero waste, też dając tu pewnie taką gwiazdkę, że w tym zero waste to jest jakiś taki złoty graal, do którego dążymy, a tak naprawdę less waste jest czymś absolutnie fajnym i już osiągalnym dla każdego, więc jak się rozpracowuje te zasady, no to zawsze mamy te kolejne, no z angielskiego erki, po naszemu to jest ta zasada odmawiaj, redukuj, używaj ponownie, recyklinguj, kompostowuj, dziel się, naprawiaj. Chciałabym, żebyś nam dzisiaj to jako taka praktyczka i edukatorka przybliżyła też z jakimiś przykładami, jak my możemy to, wiesz, w życiu, w normalnym życiu kobiet, mam, pracujących, robiących milion rzeczy, jak to możemy wprowadzać tak właśnie krok po kroku na dzień dobry. No właśnie, bo Zero Waste wprowadza taki trochę kodeks czy hierarchię postępowania z rzeczami, których już nie potrzebujemy, albo wydaje nam się, że ich nie potrzebujemy. I tą hierarchię można przedstawić w formie takiego trójkąta, który no właśnie zaczynamy od tych najważniejszych zasad w hierarchii postępowania i potem są te, powiedzmy, kolejne. I pierwszymi dwoma zasadami w tej piramidzie są odmawiaj i ograniczaj, czyli refuse i reduce. I to właśnie się idealnie odnosi do minimalizmu, do tego, co, od czego ja, powiedzmy, też zaczęłam. I powiedzmy, nie wiem, ja tak sobie czasem mówię, czy mówię też innym osobom, które gdzieś tam mnie obserwują na Instagramie, że zapewne, czy może tak być, że osoby, które są naturalnie w jakiś sposób minimalistami czy minimalistkami, może być im łatwiej z tych pewnych względów być również zero waste, bo siłą rzeczy będą generowali mniej odpadów. Więc do czego się odnosi tutaj to odmawianie czy ograniczanie? Odmawianie to przede wszystkim fakt, że no właśnie, odmawiamy sobie na przykład jakichś takich, nie wiem, zachcianek zakupowych, kompulsywnych zakupów, mając to ze sobą ustalone, że my po prostu tego nie potrzebujemy. Że to nie jest dla nas wartością, którą chcemy, nie wiem, sobie pielęgnować, dajmy na to. I to jest ważne, żebyśmy właśnie najpierw ustalili ze sobą, że w ten sposób w ogóle chcemy żyć, czy w ten sposób chcemy postępować, bo jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli nie wykonamy tego ćwiczenia psychologicznego sami ze sobą, może się okazać, że zakładamy gdzieś tam sobie na szyję jakąś smycz
i zbyt ciasno ją czasem będziemy zaciskać, mając to poczucie jakiegoś takiego duszenia, że no ja przecież chciałabym mieć tą wolność, żeby mieć wszystko, pójść do sklepu, kupić sobie, dlaczego nie mogę, to zero waste jest takie ograniczające. Ale no właśnie, możesz. No właśnie, możesz, nic nie musisz, możesz. Chyba że ustalisz ze sobą, że ważniejsze są dla ciebie inne rzeczy, nie? Że właśnie nie chcesz tego robić. Odmawianie to jest również ściśle związana rzecz z asertywnością, którą warto sobie pewnie w życiu wyrabiać, żeby no, nie dać sobie wciskać rzeczy, których po prostu nie potrzebujemy, od osób nam bliższych albo dalszych. I to też jest dosyć trudne czasami, w momencie, gdy dajmy na to, nie wiem, otrzymujesz od przyjaciółki prezent, którego byś nie chciała, żeby powiedzieć jej, hej, ale po prostu ja nie potrzebuję więcej, gdzie ja to postawię i w ogóle. No dobra, przyjaciółce to może jeszcze powiesz, albo ona ciebie może znać i to lepiej zrozumieć. Ale gdy osoba na przykład hierarchii gdzieś tam społecznej wyżej od ciebie podaruje ci, dajmy, nie wiem, jakiś plastikowy kosz owinięty folią z mnóstwem tam różnych, nie wiem, smakołyków, no zakładam, że może być ci ciężko powiedzieć tak po prostu nie. No ale, ale tak czy siak, ja staram się to robić, jasno komunikując, że moje zasady życiowe są takie, a nie inne i że jednak staram się tych odpadów tak o po prostu nie przyjmować. Myślę, że w tym odmawianiu, wiesz, to nawet się zaczyna od takich małych rzeczy. Możemy odmówić tej słomki, możemy odmówić w piekarni zapakowania w woreczki. To jest, powiem ci, z moich ostatnich naprawdę takich, aż wstyd się przyznać, że to jest, dosyć późno na to wpadłam, bo torby dodatkowe, te bawełniane, które pojawiają się na zakupy, no to noszę od dawna. Ale ciągle miałam problem z taką lokalną piekarnią, w której jak tylko wpadłam dały jakieś, nie wiem, faworki, ciastka, wiesz, coś, co panie pakowały nie do dużych bawełnianych toreb, tylko do tych swoich, no to nagle się okazywało, że no jakby no siłą rzeczy pojawia się ten kolejny papierek. No ale zaczęłam wracać do nich z tymi ich torebkami papierowymi, no i nagle się okazało, że to jest w ogóle naturalne, że ten klient czy ta klientka przychodzi z tym i... Ale to jest coś, co, z czym trzeba się przełamać, szczególnie jak za tobą stoi 15 osób w kolejce i może im się wydawać, że no Boże, po prostu gwiazduje albo robi jakieś takie pokazówki, więc możemy odmawiać tych kubeczków plastikowych albo tej trzeciej pary skarpetek, bo ktoś mówi, ale przy trzech jest taniej, ale przy pięciu jest zniżka i ja się kiedyś na to nabierałam, a teraz myślę sobie, no dobra, ale ja finalnie i tak zapłacę więcej, nawet jak to będzie złotówka, no i ja tu nie przyszłam po trzy pary skarpetek, ja tu w ogóle nie przyszłam po skarpetki na przykład, tak? Więc nie będę ich dorzucać do tego koszyka, żeby zaoszczędzić, bo firma, gdyby mi chciała zrobić prezent, no to by mi tego nie oferowała. Znaczy wiesz, jakby oni chcą na tym zarobić i finalnie do kasy wpłynie więcej pieniędzy, więc takie, wiesz, zabiegi po prostu handlowe, tak jak te newslettery i wszystkie inne, to jest coś, myślę, że tego odmawiania, to ono jest w ogóle na tak wielu poziomach, że w zasadzie gdybyśmy umiały odmawiać, to może w ogóle gdybyśmy umieli, to może w ogóle by nam nie były potrzebne te pozostałe stałe zasady, jak myślisz? Też tak myślę. Chociaż nie, no one się przydadzą tam jeszcze dalej, jasne, jak będziemy omawiać, ale rzeczywiście, masz rację i ja czasem mam wrażenie, że większość mojego życia takiego, nie wiem, konsumenckiego być może, mówię nie. I to też jest trudne, nie? No bo czasem chcesz jednak być na tak i tak, wiesz, entuzjastycznie do wszystkiego podchodzić, ale kurde, no jeżeli chodzi akurat o te kwestie zakupowe, to czasem jednak warto stać przy swoim i, no i po prostu odmawiać i tyle i jakby nie czuć się z tym jakoś źle. Ale każde następne nie mówi się łatwiej niż pierwsze. To jest dla mnie też takie odkrycie, że my się w tej asertywności naprawdę możemy trenować tak jak w treningu mięśni, że to potem człowieka wzmacnia. Jeśli się okazuje, że wiesz, świat nie wybuchł i nikt nie umarł od naszej odmowy, no to możemy to robić, możemy zacząć od małych rzeczy, a potem możemy powiedzieć już szefowi, że nie zostaniemy po godzinach, albo odmawiać jakichś naprawdę grubych rzeczy, nie? Więc... Ale na przykład idąc na takie targowisko chociażby i kupując od lokalnych rolników warzywa, owoce, co ja robię często,
musisz naprawdę z rzędu tych nie powiedzieć tak z 10. Mhm. I ja to słyszę od bardzo wielu osób, że tam, gdzie tak naprawdę chcemy być najbliżej tej natury i lokalnie działać i w ogóle, dostajemy najwięcej tej folii, nie? I musimy szybko wręczać te nasze woreczki. Tak, nie, jednak nie foliówka, ja tu mam swoje, tak, do tego też mam swoje, a tu do tego mam pojemnik, tak, dziękuję za foliówkę, naprawdę jej nie potrzebuję. Nie, tego opakowania proszę mi też nie nie pakować w kolejną torbę. Więc no tutaj trzeba być czasem szybszym niż ten sprzedawca, który towar nam podaje. Takie ninja! No dokładnie, zero jest ninja. No to chodźmy przez te R-ki, chodźmy przez te zasady. No. Tak jest. No kolejnym R jest reduce, czyli ograniczaj, bo im mniej posiadamy, tym potem mniej chcemy wyrzucać, czy w ogóle mniej będziemy wyrzucać, bo tak. Zakładam, że wtedy posiadamy mniej rzeczy, ale na przykład lepszej jakości, albo na przykład takich wielorazowych i bardziej racjonalnie nimi zarządzamy. To samo dotyczy jedzenia, bo gdy mniej go kupimy, tym jest większa szansa, że rzeczywiście wszystko wykorzystamy w przygotowywaniu naszych posiłków. Tak samo jeżeli chodzi o ubrania, chociaż niektórzy tutaj zarzucają tej zasadzie w kontekście ubrań, że no dobra, ale jak mam mniej, to muszę częściej prać, więc te ciuchy się szybciej zniszczą, a ja zużyję więcej wody na to pranie. No ale ja bym się tutaj nie zgodziła, bo po pierwsze wcale nie musimy prać każdego ciucha za każdym razem, w sensie po każdym założeniu. Ja jedną bluzkę mogę nosić z rzędu przez, nie wiem, 7 dni czy 4 dni, w zależności od tego, jak bardzo jestem aktywna danego dnia. Czy nie wiem, taki sweter wełniany, no przecież nie będziemy go prali każdego dnia, to nie jest tego typu ciuch, nie? Jego w zasadzie wystarczy dobrze, nie wiem, wywietrzyć i już będzie zdatny dla nas do użytku przez kolejnych 30 dni, dajmy na to. Można go lekko przeprać ręcznie i już jest okej, nie? Więc to wcale nie jest tak, że rzeczywiście musimy tyle tych zasobów potem używać na to pranie, a na pewno nasza szafa wtedy oddycha, gdy mamy tych ciuchów jednak mniej. To znaczy, ten argument można bardzo łatwo obalić, no bo spójrzmy na, nie wiem, ilość, powiedzmy, majtek, już idąc zupełnie wprost. Nieważne, czy ja mam tych par 50, czy mam ich 7, ja i tak będę je prała. Jakby ilość majtek w mojej pralce będzie ta sama, bo my pierzemy po tym, jak używamy, więc to jest taki argument po prostu zupełnie nielogiczny, bo te rzeczy, które wiszą, czy nieużywane w naszych szafach, one przez samo wiszenie nie są bardziej eko niż te, których, wiesz, używamy, nie? Jakby jedyna różnica, no to jest kwestia tego, co my pierzemy. Jeśli pierzemy, wiadomo, jeśli pierzemy rzeczy plastikowe, poliestrowe, akrylowe, no to jeszcze tutaj wchodzi cały ten temat mikroplastiku i uwalnianych tych fatalnych drobinek. No ale znowu, niezależnie od tego, czy my pierzemy tą samą plastikową bluzkę, czy cztery inne, no to ciągle będzie to ten wynik będzie ten sam, więc tak, to się kupy nie trzyma. No ale właśnie, bo ja do tego też starałam się nawiązać w takim wyzwaniu, które razem z podzielnią stworzyliśmy w październiku, listopadzie zeszłego roku. To wyzwanie nazywało się O mój Boże, co dziś włożę i właśnie miało na celu ośmielić i samą mnie, i też wszystkich innych, że jesteśmy w stanie nosić codziennie przez 30 dni ten sam ciuch. Tu chodziło o wybranie jednego ubrania i noszenia go właśnie przez jakąś tam sekwencję dni z rzędu, oczywiście z przerwami na to pranie. I ja ci powiem, że no właśnie to ograniczenie się do tej jednej rzeczy i dobieranie gdzieś tam jakichś dopasowanych dodatków, gór, czy nie wiem, jakichś, nie wiem, leginsów, spodni, spódnic, akurat w moim przypadku to była czarna, gładka bluzka, było naprawdę wielką przygodą i było bardzo uwalniające, bo nagle okazało się, że gdy mam mniej ciuchów do wyboru, ja się czuję z tym o wiele lepiej, lżej, czuję się w tych ubraniach, które na siebie wkładam, dobrze. Wtedy, kiedy muszę wybrać, okej, piorę, wtedy była jakaś tam aberracja od reguły i gdzieś tam wchodził jakiś inny kolor niż ta czerń, ale nagle się okazało, że po pierwsze mogę wyglądać codziennie podobnie i nikt mi tego nie wypomni, bo nikt nawet na to nie zwróci uwagi.
drogi. Po drugie, nowe zakupy w sklepach traciły swoją zasadność, no bo po co, skoro nagle z jedną bluzką mogę mieć tyle kombinacji ściuków, które już mam. Po trzecie, odkryłam, że w ogóle mam tą bluzkę, bo nie nosiłam jej przez kilka lat. Ona gdzieś tam sobie leżała z tyłu szafy schowana. I nagle się okazało, że kurczę, no w tej szafie to tkwi taki potencjał i wcale nie muszę, no właśnie, co rano stać przed tą szafą i się łapać za głowę, mówiąc, o mój Boże, co dziś włożę. I to było fajne wyzwanie, bo wiele dziewczyn, bo głównie dziewczyny brały w nim udział, odkrywało dokładnie to samo, że po pierwsze chodzą w tym samym ciuchu codziennie do pracy i nikt im nagle się okazuje nie wytyka, że hej, ale przecież to samo miałaś wczoraj i przedwczoraj. Nie, po prostu tylko my, wyłącznie my zwracamy uwagę na to, co my tak naprawdę na siebie wkładamy, a inni ludzie patrzą na inne rzeczy, nie? Na to, kim jesteś, na to, co mówisz, jak się zachowujesz. Tak. Więc no tutaj to ograniczanie weszło mi dobrze i myślę, że szeregu innych osób też. I ja do tego zachęcam, nie? Żeby no właśnie zrobić sobie takie ćwiczenie, czy szafy kapsułowej, czy właśnie takiego wyzwania ograniczania się w tych ciuchach, które my na co dzień nosimy, bo to potrafi działać naprawdę dobrze na naszą psychikę, na nasz portfel, ale też no właśnie przy okazji na środowisko. Ja myślę, że pandemia nam też pokazała i te takie doświadczenie nie wszystkich, ale wielu osób, kiedy nagle zaczęłyśmy pracować i żyć właściwie bardzo domowo, jak niewiele ubrań w naszych szafach to są te, które naprawdę lubimy mieć na co dzień, że często te nasze szafy były podzielone na takie jakby wyjściowe i takie domowe i nagle się okazywało, że z jakimś cudem te wyjściowe czy te dla świata wcale nie są tak wygodne, żebyśmy chciały je nosić i odwrotnie, jak już weszłyśmy w jakiś zestaw, no to po prostu tygodniami, przynajmniej to jest takie moje doświadczenie, nagle tygodniami po prostu nie umiałam się wydostać z jakichś ulubionych dosłownie kilku rzeczy, ale to, o czym mówisz, to jest też, tu jest też taka myśl, że my po prostu poświęcamy, zwłaszcza my kobiety, niesamowitą dużą ilość czasu i uwagi i energii na ubrania i przy całym tym kawałku autoekspresji, radości z ubrań, jakby w ogóle tego nie neguję i zostawmy to sobie, ale czasem faktycznie wydaje mi się, że to jest też jakiś taki chichot patriarchatu, żeby nas po prostu upupić w takie wieczną koncentrację na tym właśnie, o mój Boże, co ja włożę, znowu coś powtarzam, znowu coś, no, zrobić z nas po prostu takie, wiesz, niewolnice konsumentki, jeszcze często z hashtagiem ekofeministek, bo ktoś właśnie to napisał na naszym t-shircie, który nam kazał teraz kupić, nie? A tak naprawdę to jest granie takie, taki podwójny mentalny fikołek, kiedy się nam znowu komercjalizuje jakieś wartości, a de facto finalnie mamy skończyć przed tą szafą, żeby się na przykład nie zająć, nie wiem, polityką albo jakimiś innymi rzeczami kluczowymi, więc ja w takich mundurkach, czy w takim upraszczaniu często ci bossowie światowi typu, nie wiem, Mark Zuckerberg, oni sobie wybrali takie mundurki po to, żeby nie tracić czasu, prawda? I w ogóle zrobili z tego wow. My nie musimy iść w takie ekstrema, ale jest coś, tak jak powiedziałaś, uwalniającego w tym, żeby sobie powiedzieć, dobra, dziś nie będę się w ogóle nad tym koncentrować, bo mam ważniejsze rzeczy do zrobienia, więc to jest super. Tak, no ale no, to jest właśnie dokładnie o tym, nie? Że po prostu my koncentrując się czy na ciuchach, jak codziennie inaczej mamy wyglądać, czy na zakupach, co tu jeszcze nowego kupić, bo wychodzi jakiś nowy produkt, a my, nie wiem, mamy kasę, którą możemy wydać, no to pochłania jednak sporo naszej energii, którą możemy naprawdę wykorzystać na inne fajniejsze rzeczy, jak chociażby no właśnie, na działanie na rzecz planety. Ja myślę, że wiele osób ma w sobie gdzieś tam ukryty potencjał, czy nie wiem, wyznaje wartości podobne do nas, a gdzieś tam, nie wiem, cały czas mówią, że nie mam czasu, a może ty to rób, a ja ci tam dam lajka albo skomentuję i to wystarczy. Nie? Moim zdaniem właśnie to nie wystarczy i ten czas można bardzo łatwo
uwolnić, chociażby właśnie rezygnując z tych zbyt częstych zakupów. No ale dobra, bo... Idźmy, dalej. Tak, idźmy dalej, żeby nas... Bo może ktoś robi notatki, Kasiu. Tak, więc drodzy studenci, to kolejnym R jest reuse, czyli używaj ponownie, i to jest zasada nawiązująca właśnie też trochę do tego, o czym mówiłyśmy, czyli do ponownego używania rzeczy, które już u siebie mamy, czyli nie kupujemy nowych, a skupiamy się na tym, co już mamy, dbamy o to. Jeżeli trzeba, naprawiamy, nie wyrzucamy od razu, jak coś się nam lekko porwie czy zepsuje, tylko staramy się, no właśnie, po pierwsze inwestować w rzeczy, które są lepszej jakości, będą miały większą szansę na długi żywot w naszym użyciu, a po drugie staramy się albo sami nauczyć ich naprawiać, albo oddać do specjalistycznych zakładów, gdzie te rzeczy zostaną poddane naprawie. I tu zakładam, że możemy mieć pewne... nie wiem, dylematy, jeżeli chodzi o naprawianie jakichś sprzętów elektrycznych, elektronicznych, to się staje coraz bardziej skomplikowane. Natomiast takie inicjatywy jak kawiarenki naprawcze, które są organizowane przez wiele lokalnych inicjatyw, również u nas w poznańskiej podzielni takie kawiarenki organizowaliśmy, ośmielają nas jako konsumentów czy jako posiadaczy rzeczy do tego, jak rozkręcić dany sprzęt i który kabelek tam z którym zlutować, albo który mechanizm trzeba przedmuchać, przeczyścić, żebyśmy potem sami już, powiedzmy, z większą śmiałością podchodzili do tego, no właśnie, że ten sprzęt, który to się zepsuł, wcale nie musi trafić do elektroodpadów, tylko można go jednak naprawić i dalej używać. Ale z tym ponownym użyciem chodzi również o te rzeczy takiego, nie wiem, codziennego użytku. Gdy na przykład robimy zakupy, to o czym ty wspomniałaś, że chodzisz z własną torbą na zakupy, która jest wielorazowa, że nie wiem, na zakupy można zabrać wielorazowe worki na warzywa, owoce, albo ten worek na chleb zamiast tych jednorazowych siateczek, żeby unikać właśnie tego jednorazowego plastiku w trakcie naszych zakupów, plastiku czy w ogóle opakowań tak naprawdę. Po to, żeby tych śmieci ostatecznie do kosza trafiło jak najmniej. Ja mam z kolei taki challenge, żeby do kosza trafiło jak najmniej śmieci, które nie podlegają potem recyklingowi. I tu też jest kolejny level zaawansowania, bo no okej, to skąd mamy wiedzieć, które śmieci nie podlegają recyklingowi? No ale jakby tutaj można poszerzać w jakiś sposób swoją wiedzę, można czytać oznakowania na opakowaniach, gdzie co wyrzucić. Jeżeli nie ma takiego oznakowania, gdzie co wyrzucić, to prawdopodobnie to nie będzie poddane recyklingowi, chociaż te oznakowania dopiero też się pojawiają, więc tu jeszcze bym gdzieś tam uważała akurat z czytaniem tego typu oznaczeń na niekorzyść dla jakiegoś opakowania, dla jakiegoś tworzywa. No ale właśnie o ile coś można jeszcze poddać recyklingowi, to powiedzmy jeszcze tak źle nie jest. Mm-hmm. No mnie się tutaj, wiesz co, marzy takie prawo i zastanawiam się, jak to jest możliwe, że my, mając te raporty IPCC i wiedząc, jakby jak już mamy przewalone i jak mało mamy czasu, że dalej producenci nie ponoszą właściwie żadnej odpowiedzialności za ilość odpadów, jakie produkują. Uważam, że w cenie produktu, ja mam zawsze takie trochę radykalne, złośliwe pomysły, w cenie produktu powinna być umieszczona opłata, taka opłata śmieciowa, która byłaby częścią na przykład ceny, żebyśmy to widzieli, że jeśli kupujemy, nie wiem, mleko w kartonie, to tutaj płacimy złotówkę więcej i jakby czym więcej śmieci, czym bardziej trudne do przerobienia opakowania, tym te rzeczy powinny być droższe. A dzisiaj jest de facto odwrotnie. I to mnie, powiem Ci, że strasznie mnie to wkurza, bo my dzisiaj oczywiście jak zawsze, ja też namawiam do tego, żebyśmy zaczęli od siebie, no bo w sumie co innego nam zostaje, tylko to możemy zrobić, ale jest we mnie taka narastająca złość na to, że naprawdę, nawet w kontekście, powiedzmy, tego systemu kaucyjnego, który został wymyślony, że on ciągle ma tyle dziur, jest, nie wiem, niedopracowany, że na wielu poziomach my coś próbujemy, ale tak jakby w ogóle, jakbyśmy byli, nie wiem, w latach 90. i zupełnie nie wiedzieli, że musimy się sprężać.
No rzeczywiście, no tutaj ten problem mogłaby rozwiązać rozszerzona odpowiedzialność producenta, czyli tak zwane ROP, którego częścią składową ma być system kaucyjny wprowadzany niedługo w Polsce, ale to jest tylko jedna z części, bo właśnie ta opłata środowiskowa za opakowanie, o której ty wspominasz, miałaby również być wprowadzona i nią byliby obłożeni czy obciążeni producenci tych opakowań, które są najbardziej kłopotliwe dla środowiska, czy których recykling jest albo wyzwaniem, albo po prostu się nie da. I ja myślę, że to jest super pomysł i my z jakiegoś powodu się nadal nie możemy doczekać odpowiednich projektów dla tej ustawy. Ja upatruję tutaj różnych przyczyn. Jedną z nich zapewne jest silne lobby producentów opakowań, które cały czas ciągnie w swoją stronę. Pomysłów na ROP jest wiele, tak samo na system kaucyjny było wiele. Jak już widzimy, system kaucyjny teraz będzie bardzo zdywersyfikowany. To, co możemy używać wielokrotnie, tak naprawdę nadal nie będzie wielorazowe, bo dajmy na to butelki szklane miałyby sens uczestnictwa w systemie kaucyjnym, gdyby potem były oddawane do ponownego użycia, gdyby producent brał za nie odpowiedzialność, umył je i napełnił ponownie napojem, dajmy na to, czy jakimś tam innym produktem. Teraz, gdy to wszystko pójdzie na stłuczkę szklaną, a produkt nadal będzie, czy opakowanie będzie obciążone kaucją, no jaki to ma sens? Dlaczego ten Kowalski ma pójść i zanieść to do butelkomatu, skoro po prostu może wrzucić do śmieci, bo to i tak skończy w podobny sposób, czyli po prostu pójdzie do huty i zostanie przetopione na nowe szkło. Więc no, tutaj jest wiele niedoskonałości, też krytykować można szeroko. Ja jakby takie światełko w tunelu dla tego systemu jest jedynie takie, że on w ogóle będzie. I że w jakiś sposób, no nie wiem, może chociażby te plastikowe butelki, których poziom recyklingu musimy co roku podnosić, bo jesteśmy zobowiązani przez unijne dyrektywy, będzie no coraz wyższy u nas w kraju. Dopowiem może, że my aktualnie w ogóle poziom recyklingu, i tu pewnie płynnie przejdziemy do kolejnej zasady Zero Waste, czyli recycle, przetwarzaj ponownie, czy odzyskuj surowiec, więc ten poziom recyklingu w Polsce mamy na wysokości 27%. 27%! Ja w ogóle pamiętam czasy, kiedy mówiło się, że 30, no przecież to aspirujemy, że to już 30, my się znowu jakoś cofamy. W ogóle coraz więcej odpadów wytwarzamy. Co roku te ilości na mieszkańca są coraz wyższe i w ogóle globalnie to jest coraz wyżej. My coraz więcej konsumujemy, to nie ma co ukrywać. A poziomy recyklingu też muszą rosnąć, bo również jesteśmy zobowiązani przepisami unijnymi, więc ja nie wiem, jak my do 2025 osiągniemy poziom 50% recyklingu. Naprawdę to jest bardzo trudne. Myślę, że dla Polski będzie bardzo trudne do uzyskania. Być może system kaucyjny nam w tym w jakiś sposób pomoże, bo te opakowania, które są dobre właśnie w recyklingu, będą wtedy właśnie włączone w ten system kaucyjny i będą czystej postaci mogły jechać prosto do zakładów zajmujących się przetwarzaniem odpadów tych kategorii, no i być wprowadzane na rynek w postaci nowych opakowań czy nowych produktów. Natomiast nadal to nie będą wszystkie opakowania, umówmy się, nie? To tam będą plastikowe butelki po napojach, szklane butelki czy aluminiowe puszki, o co też tutaj wiele organizacji pozarządowych walczyło, żeby właśnie to aluminium też tam włączyć, bo to jest cenny surowiec w recyklingu i taki, który można przetwarzać w nieskończoność. Natomiast plastik takim surowcem nie jest. Więc jeżeli na przykład jako osoby chcące żyć zero waste mielibyśmy hołdować tej zasadzie i w jakiś sposób starać się ją wypełniać, to naszym zadaniem jakby z jednej strony jest tu ok, prawidłowo posegregować odpady, bo dzięki temu ułatwiamy tym odpadom ich przetwarzanie, ich odzysk w zakładach recyklingu, ale z drugiej strony też sprawdzać, które surowce mają szansę na jak najlepsze przetworzenie i tutaj mam na myśli no właśnie metale czy szkło, które można przetwarzać w nieskończoność bez utraty dla jakości surowca, podczas gdy plastik efektywnie można przetwarzać 3-4 razy, za tym siódmym razem powiedzmy to jest już bardzo słabe tworzywo, które może być wykorzystane no na pewno już nie jako opakowanie dla żywności, bo po prostu nie będzie spełniało odpowiednich standardów. Tak samo z tekstyliami.
zresztą. Jeżeli myślimy sobie, zero waste jest wśród naszych wartości, dlatego kupimy sobie ciuch, który jest w 100% zrobiony z poliestru z recyklingu. Który jest w 100% zrobiony z poliestru z recyklingu, co będzie oznaczało, że na przykład butelki PET nie poszły na nowe butelki PET gdzieś tam w zakładzie, tylko ktoś z nich wytworzył tkaninę. Ale ostatecznie dla środowiska oznacza to tyle, że straciliśmy ten cenny surowiec, z którego można było jeszcze pełnowartościowe butelki PET wytworzyć, na rzecz poliestru, który potem, jak być może wiecie, skoro słuchacie regularnie podcastu Kasi, ma bardzo małe szanse na ponowne przetworzenie, bo tylko 1% tkanin na całym świecie jest efektywnie odzyskiwanych, więc a plastiku, no powiedzmy tam te 30-40% może być, może podlegać recyklingowi, nie? Więc tutaj mamy proces tak zwanego downcyclingu i tej utraty surowca dla nas, a przy okazji no, zanieczyszczenie środowiska, no bo taki poliester będzie albo potem zalegał na składowiskach, albo będzie, nie wiem, spalony w zakładzie termicznej obróbki odpadów, jak to się ładnie nazywa, więc no, też powinniśmy w ten sposób jakoś, nie wiem, nauczyć się krytycznego myślenia i zastanawiania się, co tu będzie lepsze dla środowiska, jaka nasza decyzja konsumencka i jakie postępowanie właśnie z rzeczami, które kupujemy albo które już posiadamy. W kontekście ubrań czy plastiku z recyklingu w naszych ubraniach, to faktycznie temat jest taki bardzo złożony, bo z jednej strony pewnie plastik z recyklingu jest lepszy niż plastik dziewiczy, a z drugiej strony niecały ten plastik z butelek PET i tak jest jakby odzyskiwany, więc tu się można rzeczywiście jakby boksować. Ja najbardziej polecam takie myślenie, żeby po prostu eliminować ilość poliestru w naszych ubraniach, nieważne czy on jest z recyklingu, czy jest nowy i dziewiczy, bo po prostu poliester i plastik jest z nami właściwie, można powiedzieć, na zawsze, więc ograniczajmy te plastikowe rzeczy tylko do takich totalnie funkcjonalnych i wtedy faktycznie no, możemy się zastanowić, możemy wybrać opcję A lub opcję B bez już większej szkody, natomiast plastikowe, poliestrowe bluzki kupowane tak w ramach zachcianki, no to jest już największa bzdura. Albo wiesz, co jest jeszcze takim ostatnim chwytem marketingowym marek, które chcą, nie wiem, jakoś przykuć uwagę klientów ekoświadomych? Pisanie na produkcie, że nadaje się do recyklingu. Czyli to już nawet nie sam fakt, że on został zrobiony z jakiegoś tworzywa z recyklingu, tylko że to się nadaje. No wow! To z czego to było wcześniej zrobione? I to jest często właśnie pisane na produktach, które i tak się nadawały do recyklingu, tylko teraz to gdzieś tam ma przykuć naszą jako klienta uwagę. No to nie powinno być dla nas jakimkolwiek usprawiedliwieniem do kupowania więcej. Oczywiście jeżeli i tak mamy coś kupić, no dobra, nie? No to fajnie, że się nadaje, ale też miejcie na uwadze, że to mogą być takie drobne greenwashingowe wkłady, wsady w ten nasz mózg, który widząc, że to gdzieś idzie po naszych wartościach, właśnie tych zielonych wartościach, automatycznie myśli, no dobra, no to skoro tak, to może to i kupię. Skoro się nadaje do recyklingu, to będę hołdować tutaj tym zasadom zero waste. Prawda jest taka, że ten napis, że opakowanie nadaje się do recyklingu, on właściwie jest równoznaczny, jakbyśmy powiedzieli, opakowanie nadaje się do wyrzucenia. No bo de facto dzisiaj prawie wszystko nadaje się do recyklingu, tylko albo jest to łatwiejsze, albo jest to trudniejsze. Więc rzeczywiście jest to taka bzdura, ale my się nie wczytujemy, więc my widzimy recykling czy recycling. O, super, aha, okej, okay. Po prostu wiesz, idziemy na łatwiznę, no bo też nie jesteśmy w stanie poświęcać jakiejś gigantycznej ilości czasu, żeby tutaj wszystko to analizować, bo to jest jednak, umówmy się, no wymaga jakiegoś treningu i uwagi, i zwłaszcza na początku pewnie, zanim nam to wejdzie w krew. Ale właśnie, bo a propos tych oznaczeń, to rzeczywiście teraz tak mnie to, nie wiem, dopadło, że w sumie super by było, gdyby producenci pisali, że opakowanie nadaje się do ponownego użycia.
Tak. I napełnij ten słoiczek, czy to pudełeczko kolejnym razem, gdy będziesz w sklepie, nowym produktem. To w ogóle jakby wprowadzić, wiesz, taki system, to jest dopiero właśnie bycie zero waste, czy gdzieś tam uczestnictwo w tej gospodarce cyrkularnej i takie zachowanie, w którym no jednak dbamy o to, żeby jak najmniej odpadów trafiło do koszy, czy na wyspiska, czy nie wiem, poszło z dymem do atmosfery. Absolutnie. Na szczęście pojawiają się już takie drogerie, w których my możemy to sobie nalać tego mydła, czy tego płynu, czy tego szamponu do tego pierwotnego pojemnika. I aż dziw, że my dalej musimy, wiesz, się tym podniecać w 2022 roku, że to powinno być naturalne i właściwie to powinien być domyślny dzisiaj pomysł każdego producenta, żeby nam sprzedawać produkt, a nie opakowanie, nie? Więc no ale. No to prawda, właśnie, ale jeszcze super by było, gdyby na przykład coraz większa ilość opakowań produktów spożywczych była do zjedzenia. Albo na przykład była kompostowalna. I to tak naprawdę kompostowalna, a nie tylko przez statement właśnie firmy, która wypuszcza jakieś opakowanie i pisze, że możesz to wrzucić do kompostu, albo że jest to opakowanie biodegradowalne, bo takie opakowanie powinno mieć określone certyfikaty, najczęściej właśnie taki OK kompost i to może być też rozdzielone na OK kompost w domu, że możesz to kompostować w swoim domowym kompostowniku albo właśnie kompostować w kompostowni przemysłowej, gdzie są już troszkę inne warunki dla tego opakowania wymagane. I tu możemy płynnie przejść do zasady, piątej zasady Zero Waste, czyli ROT, kompostuj. Dla wielu to jest jakaś czarna magia i w ogóle coś nie do przejścia związane z jakąś, nie wiem, oblechą robactwa, które za chwilę wejdzie ci w każdy zakątek twojego domu, a to w ogóle takie nie jest. Ja przyznam szczerze, że tak myślałam o kompostowaniu wcześniej, że to można robić w zasadzie tylko jak masz dom z ogrodem i gdzieś tam ten kompostownik z dala od tego domostwa ustawiony, bo to na pewno śmierdzi, bo wokół tego latają muchy, bo właśnie jakieś robaki tam chodzą i tam te obierki zjadają. Po czym okazało się, że można mieć całkiem zgrabny, estetyczny kompostownik w kuchni czy na balkonie. Z jednej strony mogą to być kompostowniki, które są szczelnie zamykane i kompostujemy w nich bakteriami specjalnymi, tak zwane bokashi. I tutaj nawet ten kompostownik właśnie może stać w kuchni pod zlewem, tam gdzie zwyczaj mamy no, kubły na śmieci. A może to być inny kompostownik, bardziej przewiewny, właśnie taki wermikompostownik z dżdżownicami, który będzie stał na balkonie i będziemy tam dorzucać nasze obierki, a dżdżownice będą sobie chętnie zajadały, podczas gdy tam właśnie ta materia organiczna będzie się psuła, bo dżdżownice żywią się zepsutą materią organiczną. I dlatego właśnie mówię o tych opakowaniach, które można zjeść, albo które można by po prostu wyrzucić do kompostownika i one się przetworzą na coś jeszcze dobrego dla planety, czyli na nawóz do naszych roślin. Bo tych opakowań niby trochę się pojawia na rynku, ale nadal nie są to tak odważnie skonstruowane opakowania, jak te, które teraz powstają w różnych green techach, nawet w Polsce, jak na przykład Scoby, który jest taką folią stworzoną z grzybka kombuczy. I to Scoby, no właśnie mogłoby być wprowadzone w powszechny obieg, bo zabezpiecza nam żywność od zewnątrz, jakby stanowi tą barierę dla czynników zewnętrznych i mogłoby być na przykład stosowane zamiast folii jednorazowej do różnego rodzaju produktów spożywczych, a potem to opakowanie można no właśnie zjeść albo dorzucić do potrawy i razem z tym, co nie wiem, co było w nie zapakowane, po prostu to wszystko zjeść. Dla mnie to powinien być kierunek działań, jeżeli chodzi o produkty spożywcze, a nie pisanie właśnie gdzieś tam z tyłu na metce, że no, to się nadaje do recyklingu, więc pamiętaj, jesteś za to teraz odpowiedzialny, wyrzuć to do odpowiedniego kosza, nie? A jeżeli nie wyrzucisz, no to sorry, to nie wiemy, co się z tym stanie, być może jakaś mywa to połknie i się udusi, ale to już nie nasza broszka, bo to ty jesteś przecież już za to opakowanie odpowiedzialny. Ja bym tą odpowiedzialność jednak bardzo chętnie odwracała i stawiała przedsiębiorców no właśnie przed tym wyzwaniem, skoro są wielkie korporacje zarządzające grubymi miliardami dolarów na inwestycje różnego rodzaju, research and development, nie wiem, tworzeniu
nowych kompozycji smakowych czy zapachowych różnych produktów, dlaczego nie zainwestują właśnie w innowacyjne opakowania, które naprawdę nie stanowią problemu dla środowiska w momencie, gdy opakowanie trafia w miejsce niepowołane. Bo jeżeli trafia w miejsce powołane, czyli do kosza, no to pół biedy. Tu raczej walczymy o to my i instytucje międzynarodowe oraz aktywistyczne organizacje, żeby właśnie redukować to zagrożenie, że opakowania czy nie wiem, plastik, tworzywa sztuczne przedostają się do ekosystemów i po prostu tam stanowią największe zagrożenie. I tutaj moim zdaniem ta kompostowalność jest bardzo ciekawym trendem w opakowaniach. Wiem, że ciuchy też już się pojawiają kompostowalne, ale to jest w ogóle jeszcze inny temat. Tak. No na pewno to nie jest poliester. Tak, na pewno to nie jest poliester. No wiesz co, w kontekście kompostowania to ja ubolewam nad tym też, jak małe są i słabe są te zachęty. W moim mieście można odliczyć 5 zł miesięcznie z opłat za śmieci, które wynoszą na dzień dzisiejszy chyba około 150 zł miesięcznie. I tylko 5 zł płaci się mniej, jeśli ma się swój własny kompostownik. Przy czym tak na moje oko, jeśli chodzi o ilość wsad tych kompostowalnych śmieci, no to jest pewnie jakieś, nie wiem, może nawet 30%. Pewnie zależy od tego, jak gotujemy, ale to jest naprawdę bardzo duża ilość śmieci. No ale wiesz, dla kogoś, kto szuka zachęty innej niż ekologiczna, no to te 5 zł to jest naprawdę trochę śmiech na sali w porównaniu z tym, jak globalnie wszyscy zyskujemy, gdybyśmy dzisiaj się umówili, że po prostu wszyscy kompostujemy i tyle. Nie? Więc dzisiaj to jest znowu coś dla chętnych, dla freaków i mnie to mega po prostu denerwuje. No ale dobrze, ja w ogóle dzisiaj jestem w jakimś bojowym nastroju, miałam ochotę wszystkich tutaj zdymisjonować. Na barykach. Na barykady, dokładnie. Kasia, ja teraz muszę zapytać o to, co ty robisz, żeby z tą ideą iść w świat? Myślę, że to jest ten moment, żebyśmy trochę powiedziały o klubie i powiedziały o tym, że można się tego wszystkiego, o czym mówimy, nauczyć i to bez takiego, no nie wiem, bez bólu. O. No wiesz co, edukacja ekologiczna jest jedną z takich podstaw, wokół których dalej potem można cokolwiek robić, bo jeżeli my jako społeczeństwo nie będziemy wiedzieli, po co mamy podnosić, nie wiem, współczynnik recyklingu wszystkich odpadów, albo po co mamy obniżać temperaturę na świecie, no to też nie będziemy wiedzieli, dlaczego akurat takich polityków, a nie innych warto popierać, albo dlaczego tu, nie wiem, jedni powinni zapłacić więcej niż inni, z czego to wynika, jakby jakie to obciążenie potem dla środowiska jest i co to potem dla nas robi, dla nas jako ludzkości, dla nas jako, nie wiem, rodziców, dzieci, które będą no na przykład żyły w takim świecie, jakim my im zostawimy. I nie będziemy może też łykać takiej propagandy na billboardach, która nam wmawia, że płacimy więcej za prąd, dlatego że przez tą złą Unię, tak? Tylko będziemy też może bardziej zorientowani, będziemy wiedzieć, co jest złego w tym węglu i w obniżaniach, i co jest pilnego w obniżaniu emisji. No to jak edukujesz, powiedz? No właśnie, wiesz co, no ja sobie postawiłam za cel, żeby stworzyć takie miejsce, w którym, do którego każdy ma dostęp i może czerpać z wiedzy zarówno mojej, jak i wiedzy ekspertów i ekspertek w różnych dziedzinach, bo nie jestem alfą i omegą we wszystkich aspektach życia proekologicznego. Ja mogę uczyć, jak się ograniczać, mogę uczyć ogólnie zero waste, natomiast jest wiele innych obszarów, w których warto pogłębiać swoją wiedzę i tutaj, no właśnie, na przykład zacząć dalej działać, albo nie wiem, założyć swój biznes, który jest bardziej zero waste, albo jeżeli mamy już biznes, przemienić go powiedzmy na bardziej, nie wiem, środowiskowo odpowiedzialny, albo nauczyć się rozmawiać z innymi i mieć mocne argumenty w tych dyskusjach na temat klimatu czy środowiska, a jednocześnie sprawić, że właśnie, że te nasze relacje, mimo tych trudnych dyskusji często, które miewamy w domu, były nadal silne, żebyśmy, wiesz, potrafili o nie zadbać w tych wszystkich, no właśnie, wyzwaniach, które być może te tematy nam niosą.
Więc stworzyłam klub Ograniczam się, który działa już od roku. Dokładnie właśnie teraz mija pierwsza rocznica, pierwsze urodziny. I w te pierwsze urodziny startuje czwarta edycja klubu. 1 marca zaczynamy działać już z nowymi ekspertami, ekspertkami. No właśnie, z zakresu świadomej mody, mody cyrkularnej. I ciebie tutaj bardzo serdecznie witam, Kasiu. I bardzo się cieszę, że chciałaś poprowadzić cały cykl, no właśnie taki wykład warsztatowy z tej odpowiedzialnej mody. Bardzo się cieszę. Ja też. Będzie mi bardzo miło i jestem, wyczekuję tego wyzwania. Ale to nie tylko moda, nie? No dokładnie. Będziemy również pracować na kursie nurkowania w śmietnikach z Magdą Crash on Trash, czyli uczyć się, jak odzyskiwać to, co ktoś już do kosza wyrzucił, najczęściej do kontenera przy wielkim markecie, bo jak się okazuje, no jest to bardzo duży poziom marnotrawstwa, z którym moralnie można się nie zgodzić i po prostu chcieć odratować jeszcze to, co właśnie do tych koszy normalnie jest wyrzucane. Będziemy działać na polu też finansowym, bo też chciałabym właśnie pociągnąć ten temat biznesów zero waste, czy takich bardziej odpowiedzialnych biznesów, ale też osób, które chcą działać w jakiś sposób aktywistycznie, a mają pewnego rodzaju poczucie winy w pozyskiwaniu finansowania albo w ogóle w zarabianiu pieniędzy na byciu eko albo na biznesie, który jest zielony. I tutaj będziemy pracować z Izą, coachką finansową z bloga Jestem Bogata. Ona pokaże nam, jakie tu można mieć wyzwania przed sobą oraz w jaki sposób rzeczywiście ośmielić się do tego zarabiania czy pozyskiwania dla nas nowych środków. Z drugiej strony będzie też cały cykl takich webinarów klimatycznych o tym, jak zmieniać politykę czy świat polityki, jakie my mamy narzędzia jako obywatele i obywatelki, żeby właśnie albo napierać na polityków, polityczki, żeby zmieniali swoje programy, czy żeby zaczęli realnie działać na rzecz redukcji emisji CO2 w Polsce, nie tylko w Polsce, ale też będziemy rozmawiać o takim alternatywnym systemie do kapitalizmu, trochę o postwzroście albo o postkapitalizmie. I tutaj też Michał Czepkiewicz i Jakub Rok, którzy są naukowcami, będą nam opowiadali o tym, jak ten świat mógłby wyglądać inaczej, jeżeli właśnie na przykład chcielibyśmy ten krwiożerczy, powiedzmy, czy emitujący mnóstwo dwutlenku węgla, nadprodukujący różnego rodzaju dobra system właśnie przeinaczyć na coś innego. Będziemy również zajmowali się odgracaniem i to wyzwanie porządkowania naszych domów poprowadzi Agnieszka Krakosz-Gorący z bloga Prosta Organizacja. Aga w zeszłym roku też na wiosnę zrobiła z nami to wyzwanie i to był po prostu sztos. Ludzie pokazywali, jak mocno ograniczyli swój stan posiadania, jak bardzo uporządkowali na przykład swoje łazienkowe szuflady czy szafy, czy tak trudne do porządkowania miejsca jak garaże czy piwnice. I z tego, co ja rozmawiałam ostatnio z klubowiczkami, okazuje się, że dzięki temu odgracaniu z zeszłego roku teraz mają albo o wiele łatwiejsze na przykład przeprowadzki, albo okazuje się, że jakby trwają w tym porządku, to cały czas u nich funkcjonuje, już właśnie jest tak fajnie ten powiedzmy wysprzątane i poukładane, że to nadal u nich tak dobrze wygląda i funkcjonuje. Więc ja też się cieszę, że znowu teraz na wiosnę Agnieszka z nami to wyzwanie poprowadzi i znowu będziemy pozbywać się w sposób ekologiczny i świadomy tych rzeczy, których już nie potrzebujemy. Tak się zastanawiam, czy coś jeszcze... Aha, wiem, bo w tej edycji będzie też kilka nowości, bo z jednej strony wprowadzam właśnie cykl mówienia o biznesach zero waste i tu na pewno zaproszę wiele osób, które takie przedsiębiorstwa prowadzą po to, żeby właśnie zainspirować klubowiczów i klubowiczki do brania na siebie takich przedsięwzięć również, ale też wprowadzę takie spotkania typu Eco Mastermind,
dla osób, które chciałyby działać, ale być może nie wiedzą jeszcze dokładnie w jakim kierunku. Będziemy razem sobie opracowywać cele, nawet takie mikrocele, które możemy osiągać gdzieś tam nawet na naszym małym podwórku, lokalnie, tak żeby właśnie wesprzeć się nawzajem w realizowaniu tych celów, podrzucać sobie pomysły, pokazywać możliwości, pomagać sobie, no właśnie po to, żeby mieć to realne poczucie, że my nie tylko konsumujemy wiedzę w postaci webinarów, czy nie wiem, czytania książek, artykułów, ale że również przechodzimy na ten kolejny level, czyli też działamy. Mhm. Kasia, ja myślę, że jest to na tyle zachęcające, że wypada mi tylko poinformować słuchaczy i słuchaczki, że podlinkujemy wszystkie miejsca, w których można do klubu dołączyć. To już tuż, tuż. Więc jeśli ktoś dzisiaj poczuł taką ochotę, żeby zgłębiać te tematy na bardzo różnych poziomach, to mi się podoba w tym klubie i dlatego to z taką dużą ochotą do niego dołączam, że mam wrażenie, że jest to pomyślane jako takie miejsce naprawdę wielowątkowe i od takich zmian właśnie z obszaru makro i tłumaczenia tych zjawisk w tym takim bardzo światowym, że tak powiem, poziomie, aż po zanurkowanie, nie wiem, w domowej apteczce albo w tej zapomnianej szufladzie wstydu i bardzo mi się to podoba, bo wszyscy mamy jakieś swoje takie strefy, które najpilniej potrzebujemy albo chcemy zmienić, więc to jest super. Chcesz coś domknąć? Powiem ci, że z tego co obserwuję, do klubu dołącza sporo osób właśnie wrażliwych na dobro planety i na to, co się dzieje z naszym środowiskiem. To są często osoby, również ja zresztą mierzę się z tym dylematem, które mocno współodczuwają z tym, że planeta cierpi. Dlatego ja również staram się dbać o nas w tym zakresie. Stąd chociażby ekspertki z zakresu psychologii, które również pomagają nam w klubie, jak dbać o swoje emocje, jak zadbać o swój dobrostan psychiczny, jak umiejętnie redukować poziom stresu po to, żeby właśnie nie zjadać się, czy nie frustrować tym, że na świecie się dzieje źle, tylko żeby w jakiś sposób móc, nie wiem, zaakceptować niektóre sprawy, wyciszyć się, czy mieć tą umiejętność właśnie odcięcia się od takich, powiedzmy, dręczących nas czasem myśli. I jednak znaleźć sobie tą motywację do dalszego działania. Nie, bo często jest tak, że właśnie nie wiemy co dalej, frustrujemy się, mamy poczucie jakiegoś takiego lęku związanego ze zmianami klimatycznymi i wówczas bardzo częstym takim zachowaniem jest paraliż, czy też brak jakiegoś zachowania z naszej strony, brak jakiejkolwiek chęci do działania, ale gdy umiejętnie zarządzimy tymi swoimi emocjami, możemy jednak coś więcej zrobić, możemy zadziałać i w tym też pomaga bycie w grupie, bycie wśród osób, które podzielają nasze wartości, które mogą nas wesprzeć, które są, po prostu są. I wiesz o tak. tym, że one tam są, bo czasem, nie wiem, nawet w naszych domach na przykład nam tego brak. A tutaj właśnie w klubie te osoby są i pomaga nam chociażby sama świadomość współfunkcjonowania wśród nich. To jest super puenta, bo w tym takim aktywistycznym nastawieniu do świata i w takiej potrzebie zmian, czy też w lękach klimatycznych, myślę, że nic nas bardziej nie wzmacnia niż jakieś takie poczucie wspólnoty, że nie jesteśmy po prostu jakimiś nawiedzonymi, pojedynczymi, wiesz, Don Quixotami, którzy po prostu walczą samotnie z całym światem, tylko mamy grupę ludzi, która też czuję podobnie, a w tym wszystkim możemy czasem dla zdrowia psychicznego po prostu się pośmiać, pogadać, zrobić coś innego niż dźwigać ciężar całego świata. To jest coś, czego ja się też musiałam nauczyć, że nie mogę tego wszystkiego traktować tak cholernie poważnie i wyłącznie się przejmować, bo się po prostu wypalę, więc mam nadzieję, że niedługo poznam mnóstwo osób, które chociaż zatroskane, to mają jednak w sobie dużo takiego powera i trochę tej nadziei w mroku ocaliły, więc super, Kasiu, że to robisz i bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę.
Wam także oczywiście dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Wszystkie linki do klubu, do książki, do Patronite, Buy Coffee i czego tam jeszcze chcecie, są w opisie tego odcinka. No a na Instagramie odpowiedzialnamoda.pl post, w którym pokazałam okładkę książki i podzieliłam się z Wami tą moją dumą i radością. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja, na pewno będzie, żeby wielokrotnie Wam o tej mojej pisarskiej przygodzie opowiedzieć. No a tymczasem żegnam Was, wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Pa, pa.